sobie trójkę z dziewczyną. Prezes i trener razem, Henryk Kaleta, po przegranym 1-3 meczu z Podlesianką. Czy MK Górnik Katowice był Ci słabszą drużyną? O tym świadczy wynik. Wynik był 3-1, w związku z powyższym musiała być słabszą drużyną. Znaczy no, piłkarsko ze wskazaniem na Podlesiankę, ale no, sytuacje były, że tak powiem, no, proste błędy spowodowały taką, a nie inną sytuację na boisku i ustaliły w jakiś sposób pośredni wynik. Mieliście przy wyniku 1-1 dwie sytuacje bardzo dobre do strzelenia bramki. Czego zabrakło? Zimnej krwi i skuteczności. Po prostu no, było, no, można było wyprowadzić mecz no, na swoją korzyść przy sytuacji faktycznie 1-1, no, a później prosty blok obrońcy i ustawił mecz po prostu. Nie? Bardzo mi z tego powodu jest przykro, bo do momentu utraty drugiej bramki no, uważam, że mecz był zupełnie wyrównany i sytuacji więcej, bo właściwie było podobne sytuacji. Takich emocji, tylu kibiców chyba jeszcze na meczu MK w tym sezonie nie było. W tym sezonie jeszcze nie było. Myślę, że nie jeden klub czwartoligowy i wyżej mógłby pozazdrościć, bo myślę, że było, nie wiem, po 500 ludzi. Tak przypuszczam. Myślę, że umiejętności piłkarskie dzisiaj były wybitne po naszej stronie. Aczkolwiek, tak jak zawsze to się powtarza przed derbami, te mecze, te emocje powodują wyrównanie się tych szans. Aczkolwiek uważam, że mimo tego wyniku, który w pewnym momencie był na styku, cały czas ten mecz był pod naszą kontrolą. Ta wyższość piłkarska, ta inteligencja, technika była po naszej stronie. No i ostatecznie uważam, że wygraliśmy to umiejętnościami, charakterem. Zasłużenie. Tak z przebiegu całego meczu uważam, że ten gol na 2-1. MK wtedy odzyskiwała siły, groźnie się odgryzała kontrami, więc ten gol psychologicznie był najważniejszym w stanie. No taki też troszkę podobało dla MK, był samobójczy i myślę, że tutaj fatalny błąd popełnił, bo zawodnik biegł z rzutowanego chronić bramkę, co jest no, karygodny błąd. Aczkolwiek nam to pomogło, później już pełna kontrola i zwycięstwo. Dzisiaj bym był daleki od jakichkolwiek indywidualnych laurek, aczkolwiek spróbuję wyróżnić naszych bramkarzy, którzy w takim momencie, gdzie my prowadzimy grę, dali dzisiaj obydwoje zagrali i obydwoje zagrali na bardzo wysokim poziomie. Uważam też, że wsparcie z bramki było dzisiaj bardzo ważne, natomiast wszyscy chłopacy z pola dali naprawdę 100% swoich umiejętności, 100% sił. Myślę, że też długo się będziemy regenerować po tym meczu, bo sztuczna trawa wchodzi podwójnie w nogi.